Dziękuję bardzo. Państwo radni, zwłaszcza państwo radni z większościowego klubu. Będę mówił do państwa, starając się nawiązać kontakt wzrokowy. O, świetnie. Bo mam do państwa apel, tak samo jak te kilkadziesiąt osób, które do tej pory po tych 12 godzinach dotrwało. A sprowadza się on do tego, żebyście państwo wyszli z bańki, w której zdaje się, takie mam wrażenie od wielu miesięcy, w tej sprawie tkwicie. Żebyście troszkę przestali może zwracać uwagę na nazwę swojego klubu, a na to, na ten człon klub radnych miejskich, a zapomnieli na chwilę o nazwie, której używacie od swojego patrona politycznego. I żebyście zdobyli się na samodzielną decyzję z myślą o tym, jakie wyzwania stoją przed miastem w XXI wieku. Żebyśmy nie myśleli kategoriami rozwoju z lat 50., 60., rozwoju miasta, masa, maszyna, miasto, im więcej bloków, tym więcej rozwoju. Nie na tym polega to, że będziemy mieli więcej bloków. Problemy, tak jak mówił przedmówca, wiążą się między innymi z jakością życia, z tym, jak odpowiemy na zmieniający się klimat. A recepty na to mamy, tak? I po to pracowała duża rzesza mieszkańców, specjalistów nad Miejskim Programem Adaptacji, żebyśmy w naszej konkretnej, lokalnej sytuacji zastanowili się, jak się przygotować na to, że będzie coraz więcej upalnych nocy, coraz więcej nawalnych deszczy. I wśród tych recept jest zachowanie i rozwój terenów czynnych biologicznie, terenów zielonych. To jest proste jak budowa cepa, jak się mówi, i jest to coś, czego nad czym nie można przejść do porządku dziennego. Uchwalacie to studium naprawdę dużo, na wiele lat w przód, a nawet jeśli ono zostanie zmienione, to skutki tej decyzji, jeśli zostanie ona wydana, nie będą odwracalne, przynajmniej nie będzie łatwo. Więc dlatego apeluję, żebyście przed podjęciem tej decyzji, najlepiej, żeby to nie zapadło jednak dzisiaj, dlatego że, i też mówię tutaj szczególnie do strony, jeśli chodzi o podziały polityczne, strony demokratycznej, koalicji europejskiej, tak, odpowiednika, państwo pochodzicie z tych partii, i oburzeniem wyrażacie się o praktykach sejmowych, dociskaniu ustaw w ciągu paru godzin kolanem, wrzucaniu ich pod obrady w dni wolne, głosowaniom nocnym i tak dalej. No ta praktyka, którą tutaj zdajecie się żyrować, no właśnie czymś takim jest. Jest odpowiednikiem tych znanych z Sejmu działań, gdzie nagle pojawia się w momencie, kiedy wszyscy jadą na wakacje, jakiś kontrowersyjny projekt i następnego dnia już ma podpis prezydenta. To nie jest nic innego. Więc liczę naprawdę, tutaj argumentów merytorycznych padło już wiele. Trochę szkoda, że państwo tak mało licznie brali udział w różnych debatach, które się na temat studium, na temat górek odbywały. Naprawdę państwa tutaj nie widziałem ani na spotkaniach dwukrotnych rozmów o mieście, które były temu tematowi dedykowane, ani na konferencji, gdzie naprawdę kwiat nauki lubelskiej opowiadał o wszystkich możliwych aspektach. To było w 2016 roku jeszcze. Tego się nie da przeskoczyć, jeśli się chce świadomie i odpowiedzialnie uchwalić dla miasta studium. Czy państwo znają ten dokument? Czy państwo znają te poprawki, które będziecie blokowo bądź indywidualnie głosować, tak? Czy zapoznaliście się z nimi? Czy mieliście na to czas? Czy mieliście na to ochotę i czy zastanawialiście się nad nimi? Czy po prostu zaufaliście temu, że Urząd Miasta rekomenduje odwalić, przyjąć częściowo, odwalić? To jest wasza odpowiedzialność i za to was będziemy pamiętać, a nie urzędników Wydziału Planowania, którzy są zatrudnieni, ale to wy podejmujecie decyzję, więc warto mieć tutaj naprawdę odrobinę tego, co Hiszpanie mówią cojones. To po prostu wymaga odwagi i czasami przeciwstawienia się korzyściom takim pozornym, chwilowym. Myślę, że jeśli kilkoro z państwa zagłosuje samodzielnie i stanie po dobrej stronie,
czeka ich naprawdę nagroda. Wy jesteście politykami. Wasza działalność publiczna jest związana z uznaniem społecznym. Naprawdę proszę, wyjdźcie poza tą bańkę i poznajcie, przyjrzyjcie się i przyjmijcie do wiadomości, jakie są nastroje w tym mieście. I to nie tylko mówię o tym referendum, tak? Możecie je zlekceważyć, chociaż pod niebiosa wychwalaliście ten mechanizm tutaj w styczniu. Oprócz tego, że jesteśmy dzisiaj tutaj cały dzień, tak? Rotacyjnie, jedni przychodzą, drudzy nie wychodzą, zostawiają dzieci w domu i siedzą tą niedzielę. Siedzimy też przez cały dzień przed ratuszem. Jest tam rodzaj pikiety takiej, tak? I spotykamy się tam z mieszkańcami. Przed referendum też biegaliśmy po ulicach, odbywaliśmy tysiące rozmów. Tam są okna otwarte, ludzie przechodzą, wychodzą z knajp i pokazują kciuki podniesione do góry. Naprawdę to miasto dostrzegło, obudziło się, jeśli chodzi o sprawę górek i inaczej patrzy w ogóle na kwestie przyrody, na drzewa, na ulicach. Nie ma już powrotu do sytuacji sprzed 7 kwietnia. Naprawdę warto, żebyście to zauważyli. Wy jesteście politykami. Macie być emanacją nastrojów społecznych, a nie emanacją swojego patrona politycznego i jego nastrojów. Więc jeśli chodzi o... Okej, ja nie twierdzę, że wszyscy mieszkańcy są za pozostawieniem górek takich, jakie one są, tak? Ale nastroje są oczywiste i to po prostu wystarczy wyjść na ulicę i zacząć porozmawiać. Ja wiem, że gdzieś na komisji któryś z radnych tłumaczył ten niespodziewany wynik referendum tym, że ludzie no właśnie tak naprawdę dogłosowali za czymś innym, bo kolega był na tak, ale zagłosował na nie, bo chciałby mniej troszkę tych bloków. Nie? To się nie da w ten sposób spławić. O górkach nie wiecie... Być może wielu rzeczy, które powinniście wiedzieć. Tak? Tych dokumentów o takich, opracowanych na użytek studiów, nie sądzę, żebyście czytali tak naprawdę. Ekofizjografię opracowaną dla górek, jej aneksy. Żaden z tych dokumentów nie wysnuwa takiego wniosku, że można tam bez szkody dla tych funkcji, tych terenów zabudować kilkadziesiąt hektarów. Dlaczego nie poczekamy na wyniki wynajętych przez miasto naukowców, którzy prowadzą inwentaryzację przyrodniczą, którzy robią modele przewietrzania? One są już częściowo znane i przeczą tym tezom, że tam już jest wszystko zdegradowane, że to tylko nawłoć, śmietnisko. To są wymieniane dziesiątki gatunków i warunki, już nawet w tej pierwszej części, która wisi na stronie Urzędu Miasta. Są jasno wskazane w rozdziałach o ptakach, o bezkręgowcach, że fragmentacja tego terenu będzie interwencją nie na skalę 25%, tylko zmieni ten teren całkowicie. Już nie mówię o tym, że krajobrazowo, to tak fajnie wygląda, że będzie 75 hektarów parku, ale ten park będzie miał taki kształt. I rzeczywiście składa się tam 70 hektarów, ale takiej zwartej bryły wcale nie będzie tak dużo. Mówiliśmy o tym bardzo wyraźnie, to wystarczy sobie na mapę popatrzeć. Przewietrzanie, wyspa ciepła, czy naprawdę odpowiedzialnie można uwierzyć w taką tezę, że jak się zostawi kawałek wąwozu, to powietrze tamtędy, tak dzisiaj to usłyszałem, że cytuję, że tak będzie troszkę szybciej leciało i ono więcej go przeleci. Proszę Państwa, wystarczy pójść na górki. To jest płaski stół przecięty wąskimi kanałami. To nie jest prawda objawiona, że tylko doliny służą przewietrzaniu miasta. Wysoczyzny są na tej samej wysokości, co Śródmieście. Ten wiatr prowadzący po wysoczyznach leci prosto do Śródmieścia. On nie leci sobie dolinką. W tej dolince powietrze stoi. I tak dalej, i tak dalej. Merytorycznie można by o tym rozmawiać, ale to trzeba się na czymś opierać, a nie na mitach. Tak? Państwo spotykali się na spotkaniach klubu z profesorem Harasimiukiem i to jakby załatwiło sprawę konsultacji z naukowcami, ale no oni pracują. Tak? Profesor Harasimiuk z całym szacunkiem dla jego dokonań nie może mówić w imieniu pracy zespołu kilkunastu osób, którymi kieruje, które koordynuje tylko. No posłuchajmy ich, spotkajmy się z nimi. My zaproponowaliśmy w regionalnej dyrekcji też taki panel dokładnie przypisany temu, żeby grupy naukowców pracujące nad zbadaniem sytuacji poszczególnych grup gatunków wypowiedziały się i przedyskutowały pod aspektem takim, gdzie, jak ta zabudowa, jak ta ingerencja może wpłynąć na te gatunki. Tak? Naprawdę warto i to nie jest problem z tym, że jeśli nie uchwalimy w tym momencie just now tego studium, to nie wiem, znikną ogródki działkowe, tak jak ostatnio usłyszeliśmy.
Naprawdę warto się tak nie spieszyć, nie powielać praktyk sejmowych, które jedną ręką potępiamy, a drugą kopiujemy. I poprawki dotyczące górek nie są jedynymi, które warto zaakceptować. Warto je po prostu przeczytać, bo jest wiele innych obszarów, które wywołały ogromne kontrowersje i wiele z tych uwag naprawdę warto uznać za słuszne, więc nie bądźmy maszynkami do przyklepywania propozycji, tylko pochylcie się Państwo nad tymi poprawkami, zapoznajcie się z nimi i zdecydujcie o ich losie naprawdę świadomie. Dziękuję bardzo. Thank you.